Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej hiszpańskiej kampanii rodem Jimena. Tak więc dalej rządzimy na razie tylko terytorium Leonu, ale jesteśmy jednym z najsilniejszych księstw wewnątrz Kastylii. Zobaczymy, czy ona się rozpadnie po śmierci obecnego przywódcy. Myślę, że tak. I to powinno nam dać szansę na przejęcie władzy nad jedną jej z części, ale nad tym pomyślimy później. Na razie skupmy się oczywiście na podbojach. Mamy potężną armię i nasza władczyni jest fanatyczką religijną, z tego co pamiętam. A nie, to jej matka chyba była. Nasza władczyni jest skromna, opanowana i niecierpliwa. Jest dosyć kiepska, jeśli chodzi o wiedzę. Ma łuszczycę i była na pielgrzymce. O, nasz następca również miał ten problem z łuszczycą, co nie jest za dobre. Mamy też bardzo dużo następców, czyli koniec końców nasze włości podzielą się między wszystkich synów, ale jeszcze zobaczymy, jak to będziemy ogarniać. Różnie może się to potoczyć. Póki co wyruszamy na ekspedycję. Nasza córka obżartuch, niecierpliwa nie będzie, tak jak my. Rozważałbym też wprowadzenie może monarchii elekcyjnej, żeby troszkę sobie tutaj poprawić pozycję. Skromność pochwali. Nie poszło, ale dobrze. Cóż to się stało? Tego się nie spodziewałem. Nasza armia, która jest całkiem silna, zostanie praktycznie kompletnie rozbita przez tych Arabusów. No, to się nazywa problem. Tak bym to opisał. Co prawda liczę, że zregenerujemy się i tak zdołamy to wygrać, ale zdecydowanie poszło gorzej niż zakładałem. Straciliśmy też część tutaj ludzi. Dobra. Ja nie zamierzam dzielić rodu, myślę, że chociaż z drugiej strony zorganizuję może ucztę, żeby troszkę sobie poprawić relacje. I tak w międzyczasie nasze armie muszą się tutaj reorganizować. Z kim poprawiamy sobie relacje? Z naszą głową kościoła. W sumie chyba starczy już tego. Lubi nas dostatecznie, czyli tu się w miarę zabezpieczyliśmy. No niestety, atakowanie od morza, jeśli nie jest się wikingiem, często przynosi opłakane skutki, jak właśnie widzieliście. Ale cóż zrobić, wezwiemy z powrotem nasze wojska. Myślę, że zaprzyjaźnijmy się z naszą córką. I tak myślę, że mimo, że zajmie to wieki, to lepiej wyruszyć tam zwyczajnie drogą lądową. Miejmy nadzieję, że zanim tu upłynie czas, to zdobędziemy. Herezja na Śląsku nie jest nasz problem. No i po raz drugi ruszamy. Kto tym razem dowodzi? My byliśmy najlepszym dowódcą. Nie wiem, czy jest to rozsądne, bo... mamy to znów przegrać. Co to się dzieje? Jak to jest możliwe? Troszkę mnie to zaskakuje. No w tej sytuacji nie dostaję nic innego, jak wesprzeć najemnikami, tylko że jest to znów poważne obciążenie finansowe. Ale cóż robić? Weźmiemy trochę ciężkiej piechoty. Myślę, że najprędzej ciężka piechota coś tutaj zdziała w tej sytuacji. Czy oni są tak fortyfikowani, też mają tak dobrego dowódcę? Nie jestem przekonany, co jest powodem tej sytuacji, no ale... O, być może nauczymy się czegoś o zielarstwie. Niestety tylko poszerzyliśmy tak globalnie swoją wiedzę. No dobra, zebraliśmy naprawdę ogromną armię. Dowodzi lider najemników. No i ruszamy. Tym razem to będzie egzekucja na szczęście. I rozpoczynamy oblężenie. Ale nie można nie doceniać tych muzułmanów z tego co widzę. Powiedzmy lepsze stosunki z innymi kulturami, bo troszkę tu ich mamy. Małżeństwo. Pieniądze od papaja, oczywiście.
I co z naszymi młodszymi synami? Tego wychowujemy. To może zacznijmy też edukować jego. Dobra. I tutaj kolejne zwycięstwo. No jeśli zdobędziemy tą prowincję, to sprawa powinna być załatwiona. Też widzę, że zwycięstwa. Chociaż straty poważne. Przeciwnik zdecydowanie dofinansował się. Leniwy, tchórzliwy czy arbitralny? Nie będę chyba w to wpływał już, bo i tak nie będzie dziedzicem, a mamy poważny problem. Inne, nazwijmy to poważne problem, o tak, możemy to ująć. Cyk. Dobra, mamy tutaj tą odległą prowincję. W sumie nasz najmłodszy syn może dostać te tereny. Czy to rozwiązuje, wyłącza go z dziedziczenia? Na razie tak. Okej. Z nimi mamy sojusz. Oni próbują tutaj sobie wyrównać granice. To akurat dobrze. Tu jest kolejne niewielkie muzułmańskie państewko, które mogłoby zostać przez nas podbite. Zajęlibyśmy w sumie cały emirat wtedy, stosunkowo niewielkim kosztem. I myślę, że będziemy to robić. W ten sposób przekażemy właśnie tylko. Zmarł król. Co się stało? Państwo się rozpadło. Mamy w tej chwili Kastylię i Galicję. Nie mamy do żadnego roszczeń póki co. Tutaj moglibyśmy zająć nasze tereny albo spróbować ogłosić niepodległość, co być może dałoby nam stworzyć królestwo, uzurpować. Czy jesteśmy dość silni, żeby się zbuntować? Myślę, że najpierw bym zmierzył się jeszcze. Tak, mam 45 lat. Najpierw bym się zmierzył z nimi o Kanary. I później dopiero spróbowalibyśmy się zbuntować. Nie przyjmiemy zaproszenia. Założymy za to. A, mamy tą frakcję. Ją opuścimy. Założymy frakcję niepodległościową. I liczę, że może jeszcze jacyś inni wasale tutaj naszego królestwa przystąpią, chociaż wątpię. Święta wojna gdzieś tutaj. Ja myślę, że nie będę się na razie w to mieszał. Damy troszkę pieniędzy i zostaniemy neutralni. My tutaj musimy skorzystać z sytuacji i spróbować wszystko zjednoczyć, jeżeli się oczywiście da. Najlepiej byłoby utworzyć to, no ale to. Trzeba mieć Kastylię, Leon. Trzy tytuły. To jest do zrobienia. Może nie przez nas, ale przez któregoś z naszych synów. Myślę, że będzie to do zrobienia. No tu niestety nie możemy nic zrobić w tej chwili. Moglibyśmy zwiększyć jeszcze bardziej kontrolę. Myślę, że z tego skorzystamy. Czemu by nie? To w sumie dałoby nam wskazać następcę. To mogło być niegłupie, bo być może któryś z młodszych synów okaże się bardziej utalentowany od swojego najstarszego brata. A ją niech wychowa któryś przyzwoity wojownik, tylko o niech będzie on. Co zrobimy z kulturą? Tutaj tej kultury kastylijskiej widzę, że przybywa.
kontrolą. Nad tym popracujmy. Ile jeszcze mamy najemników? 6 miesięcy, nie za długo. Okej. I teraz zdecydowałbym się na zajęcie Wysp Kanaryjskich. To powinno nam dać tutaj przewagę w rejonie jeszcze większą. Zatem jest dość potężną armię i dość potężne dochody, zwłaszcza jeśli się zbuntujemy później i będziemy już mieli tu możliwości jako niezależne królestwo, a myślę, że to przejdzie. Dobra, no okej. Idziemy na to przyjęcie. Gdzie? Nasza córka kopnęła w kalendarz, to mi się nie podoba. Ja chyba pójdę od razu na jego stolicę i tyle, żeby zająć coś, co ma znaczenie w tej wojnie, więc najkrócej. Niecierpliwy, nieśmiały, no dobra, nie będzie, no. Talenty naszej rodziny nie są jakoś superanckie, bym powiedział. Ale to oblężenie idzie z... Aj, chyba straciliśmy najemników. No nie przyjmuje mnie to. Jak on obraził jakiegoś tam muzułmańskiego władcę, to i tak jest nasz wróg perspektywicznie, więc... Nie czuję tutaj potrzeby... tylko że skąd ma nagle... Okej. Dobra, bądźmy mili dla naszego męża, ale tu się zaczyna robić nieprzyjemnie. To prawda, zajęliśmy mu stolicę, co jest dobre. Dobra, temu ufamy przynajmniej. W najgorszym razie zawrzemy biały pokój. Też tak musimy zrobić, bo w przeciwnym razie możemy stracić wszystko. Nie spodziewałem się tak potężnej armii tutaj po naszych przeciwnikach. No nic, czyli przyłączyli się inni, korzystając z możliwości, bo to święta wojna. I niestety Kastylia się tutaj połączyła. To troszkę nam psuje nasze plany. Nikt nie chce dołączyć do naszej frakcji. Mamy tą frakcję, która by zmniejszyła kontrolę. Moglibyśmy też poczekać, może kurde, nie wiem. Troszkę mi się to nie podoba, co tu się dzieje. Inni wasale za nami nie przepadają po prostu. O, ona w miarę lubi. Ona też. No ale ciężko by to wyglądało, gdybyśmy mieli się samoczynnie zbuntować przeciwko naszemu władcy. Opuśćmy na razie to. I dołączmy do tej frakcji. Ona powinna się teraz stać w miarę silna. Nasz mąż się znowu tu z kimś kłóci. Nie. Niech spada. Nie będę tutaj znowu ulegał jego zachciankom. No, mamy dosyć pieniędzy, ale powstała teraz frakcja. A, to jest chłopski bunt. Tu mówię, ciągle jesteśmy na nie. Musimy kombinować, jak to... I mamy z nimi sojusz. Dobra. Tutaj najlepsze... Takie posunięcie. Czy on by ruszył na własnego króla przeciwko nam? Nie wiem. No, w teorii bez szans. Pomyślimy, co można zrobić międzynarodowo. Bo tak, nasza córka ma już męża. Ten syn, na razie tu nie widzę z nim jakiejś wielkiej przyszłości politycznej, tak więc... Księżniczka Lombardii, dość daleko. Toskania również daleko. Same... O, to mi się bardziej podoba. I na ten sojusz przystaniemy.
A, troszkę przyjaźni nie zaszkodzi. Czyli mamy kolejny sojusz. Co dalej? Chyba zostawię już naszego tego syna jako następcę, póki co nie będę kombinował. I tu również, to jakiś taki bardziej odległy, no ten nie jest za dobry. Wszystkie angielskie sojusze, no tu, ale no, bo w sumie czemu nie? Ale znów choróbska, ale okej, okay. Czyli wewnątrz naszego państwa umacniamy naszą pozycję, to jest dobre. Mamy 3000 wojska, czy mogę, tu nic nie zrobimy. Moglibyśmy zrobić rundę drugą tutaj. Pytanie, czy to jest rozsądne, bo na razie i tak nie widzę, żebyśmy się zbuntowali przeciwko naszemu szefowi, więc spróbujmy ponowić. Ostatnio poszło słabo, ale może teraz będzie lepiej. Poprosimy papieża i poprosimy od razu ich tutaj o wsparcie. Oni są dosyć silni i są dość blisko, więc liczę, że jest na to szansa. No niestety będziemy mieli w międzyczasie bunt chłopski, no ale trudno. Skupmy się na jednej rzeczy. Jeśli to wygramy, no to z buntem chłopskim sobie poradzimy. Nie będzie opanowany. My jesteśmy opanowani. On może być opanowany. Tutaj oblegamy praktycznie jednocześnie obydwa tereny, więc idzie to dosyć sprawnie z tego, co widzę. No oczywiście bunt chłopski, ale to nie jest teraz priorytet, bym powiedział. Zająłbym jeszcze to. Dobra. O, ktoś rozwalił tych chłopów za nas. Czemu by nie? No i zostaje nam wydać im generalną bitwę, chociaż jest to dosyć ryzykowne, bo atakujemy od morza. Nie wiem, czy nasz sojusznik za nami podąży. Oj, 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 oj. Niestety nie chce za nami podążyć, a my tutaj wpadniemy jak śliwka w kompot teraz. Nawet święta wojownicy nam nie pomogą, kurde. No nic. Chociaż mimo tego, że w K2 przegraną. Oj, nasz syn kopnął w kalendarz i teraz ten jest naszym następcą. Gdzie on zginął? W bitwie. No ten nie jest też za dobry. Niecierpliwy. No dobra, nie bo ja niecierpliwy jesteś, ale przynajmniej odnieśliśmy tutaj zwycięstwo. To jest akurat pozytywne. Dobra, my to. Spodziewałem się klęski, co wszystko ją wskazywało, a tymczasem wygraliśmy to. Stało mu już niewiele wojska, co jest dobre. No chyba, żebyśmy mieli, że ma właśnie tą schorowaną żonę. A czy byśmy na przykład jemu znaleźli żonę z dobrymi cechami? Jakąś jak najmłodszą. O, na przykład ta jest inteligentna. I chyba ją byśmy wzięli. Tylko teraz, żeby to miało ręce i nogi, to miałby musiałby zostać następcą, co nie jest takie proste w tej całej sytuacji. Dobra, temu synowi przekażemy nasze nowe nabytki.
Czyli ten dostanie kolejne jeszcze dwie. No. Ile czasu do wprowadzenia tutaj? Dużo, nie dożyjemy chyba. Chociaż... Może, no chociaż nie, no to jest... To troszkę nie psuje, jeżeli chodzi o genetykę. Chyba, żebym zerwał co? Może na wszelki wypadek to zrobimy. Stracimy sojusz i to cenny, ale... Potrzebuję lepszych cech. I tu też jest jakiś mikrosojusz, ale zawsze sojusz. Weźmy ją. O. Mamy też nowego biskupa. Czy nas lubi? Tak, ten nas lubi przynajmniej. W ogóle poprawiły nam się ciut relacje z wasalami. Miejmy nadzieję, że tutaj nasza rodzina też sobie jakoś poradzi. Ten mam we dwa, te prowincje, to mnie nie cieszy, ale tu bym chętnie coś podbił i mu jeszcze zwyczajnie przekazał. Te Emiraty są dość słabe z tego co widzę. Powinniśmy być w stanie sobie z tym poradzić. A jak sytuacja wewnętrzna? Problemem jest to, że ma dobry sojusz tutaj. No i jest młody niestety, więc za szybko w palendarz nie kopnie. Moglibyśmy ponegocjować. Czyli zagwarantujemy sobie prawo do wojen. W zamian za to damy mu troszkę więcej ludzi do walki. I myślę, że to jest do zrobienia. I teraz... Mamy prawo atakować innych tutaj wasali, będących w naszym rodzie, czy wasali, czy no, wiecie o co chodzi. Mamy roszczenia tu i tu. Myślę, że to mógłby być dobry cel. Są dość silni, mają sporo sojuszników. Tu to samo. No nic, na razie poczekajmy wobec tego. Obżartów, no dobrze. Nic nadzwyczajnego. Nasi synowie nam się nie udali. Mówiąc wkrótce, nauczmy się sami. Nie będę tutaj jakoś super go rozpieszczał. Dorasta kolejny syn. No. Nie jest cudo, ale jest jaki jest. No. Cieszmy się z tego, co mamy. A gdybym tych muzułmanów chciał zaatakować, no też się wydaje, że jesteśmy silniejsi, tylko... Pozostaje pytanie, czy nasi sojusznicy rzeczywiście dołączą. To może się różnie potoczyć. Ci są mocno obici. Moglibyśmy im tu zabrać jedną prowincję. W sumie chyba z tego skorzystam. Oni mają wojnę domową. Liczę, że nie przyślą jakichś gigantycznych oddziałów. Nadal było też stać na najemników. Na razie nie rozbudowuję naszej stolicy, bo... Chcę zebrać jak najwięcej kasy. Zobaczymy, do czego nam się to jeszcze przyda. Więc na spokojnie. Nie wyrywajmy się jakoś tak super przed szereg. To oblężenie idzie gorzej niż tragicznie. Okej, nowy przywódca. Gdy ma sporo sojuszników. No trudno, jest jak jest. Pieniądze od papieża. I poprośmy, o, ci się nie zgodzą, ci się zgodzą. Ci to wojska nie mają. Tu by trzeba było najpierw dać im... Ile mają wojska? Sporo.
Dajmy im gifta. I teraz... Teraz dołączą. Dobrze. Tu totalny bajzer widzę na zachodzie. Zostało Królestwo Niemiec na miejsce Świętego Cesarstwa praktycznie. Węgry i Bizancjum pogrążone w wojnie domowej. Tu widzę, że to są ci Seldżukowie, stracili pozycję. No nic, co ma być, co będzie. Grunt, że dołączył. I zobaczymy, co nam to da. Mamy możliwość też zgarnięcia jeszcze najemnikom. Jest sporo kasy, więc... No, tragedii nie ma, pod tym względem przynajmniej. No, ale... Tu troszkę wrogów jest. Stres. No niestety, spróbujmy z nim powalczyć. I spróbujemy też... Zorganizujmy ucztę, to powinno... poprawić relacje. No nie wiem, czy my to możemy wygrać, bo... Nasz sojusznik tak dosyć podejrzliwie tutaj się ustawił. A tymczasem nasza władczyni stała się znana z organizowania przyjęć bardzo dobrze. Dobra, mamy terytorium, które było celem wojny. I teraz najrozsądniej byłoby pomaszerować na ich stolicę, tylko ciągle nam brakuje ludzi, mówiąc szczerze. Chociaż bierzemy punkty overtime, moglibyśmy też wziąć, mówię, najemników ciągle. Ale też coraz więcej muzułmanów do tego konfliktu przyłącza się, z tego co widzę. 5 tysięcy przeciwko 4,5. To za dobrze się nie prezentuje. Skupmy się może troszkę na wiedzy, chociaż nie. Skończmy już nasze oddanie religijne. Wziąłbym najemników, stać nas. Tylko których teraz? Będziemy ciut na minusie, jakich byśmy wzięli, ale to jest już porządna armia i myślę, że to zrobimy. I doślemy do głównych sił, żeby no jakoś to działało. Miejmy nadzieję, że nas nie złapią. Nie, oni próbują odbić tamto. Najpierw zajmiemy im stolicę, potem ruszymy z kontrą. Arogancki? Nie, z naszym charakterem chyba współczujący byłoby najbardziej pasujące do nas. Kurde, nie zaraz odbiją tę prowincję, mimo że oni nie mają... co żeśmy przejęli? A, jakąś baronię. Na razie ją chwilę zostawię, bo przez ileś miesięcy nie powinno być kary jeszcze za przejęcie dodatkowego terytorium. Dobra, mamy stolicę. No i lecimy na nich tam. Niestety raczej się nie wyrobimy. Oni się dość pewnie czują. Ale rozbijemy ich w generalnej bitwie. I mamy troszkę doła, z tego co widzę. Tak jest, zapalić melancholię. Nowy mistrz tutaj. A, dobra, niech ma z haka, trudno. Nie stać nas na inne rzeczy. I nowym mistrzem szpiegów zostanie nasza dwórka. Wydaje się w miarę okej. Ale przez melancholię mamy też problem z zarządzaniem naszymi włościami. Mąż nam raczej nie pomoże, to nic nie zmieni. Kultura, no wiadomo, że nasz król jest głową kultury, nie my. Dobra, prawie zwycięstwo. Tak naprawdę powinniśmy teraz jedną jeszcze armię gdzieś zniszczyć. No chyba, że w ogóle zdążymy to punktami overtime zrobić. I się udało, super. No co teraz? Teraz... Po pierwsze, ten syn dostanie tutaj włości. Które tereny moglibyśmy dać najstarszemu, który jest dziedzicem? Tu bym coś mógł dać. W sumie bym mu dał... Tego nie mogę, to mogę. Dobra. I dam mu te... Znaczy dam komuś... To, no niestety
potraciliśmy sporo w tej sytuacji. Mamy za to sporo jeńców, czyli de facto odkujemy się finansowo za to, ile nas ta wojna kosztowała. Możemy też zawrzeć sojusze, jak najbardziej z tego pokorzystam. O. To mi się podoba. W sumie ta wojna domowa nie jest nam potrzebna w tej chwili, bo i tak mamy prawo do toczenia wojen, więc to czy inni będą mieli to prawo, czy nie, nie jest dla nas takie ważne. Tu byśmy mogli to podbić, chyba dosyć tanim kosztem z tego co widzę, chociaż nie wiem czy się nie wolałbym skupiać tutaj, czyli to byśmy mogli dziabnąć, tylko na razie nie mamy możliwości. To... w sumie... póki nie ma sojuszy, a myślę, że się skusimy na tą prowincję, tu będziemy umacniać, no nie wiem, to się może kiedyś oderwać od nas, ale czemu nie? Powinniśmy bez problemu ich wdeptać w ziemię. O, jeszcze okazja na pieniążkę od papieża. Właśnie nie pożałujemy nam, tato. Ja ciągle marzę o niepodległości, ale to jest takie marzenie na dalszą przyszłość. Dużo ziemi otrzymali nasi synowie i miejmy nadzieję, że oni będą w miarę w porządku. Co tu się dzieje? Czemu nasz... A, to jakaś, to nie jest jego wojna, tylko... ten dalej sobie tu jakiś terenów by chciał, ale myślę, że z czasem tego muzlima byśmy mogli dziabnąć? W sumie moglibyśmy. Jak nasi wasale widzą wojny ofensywne? Nie za dobrze, nie za dobrze. Może polowanko. Żeby się troszkę odstresować. Ale też pod naszymi rządami Kastylia złapała tutaj jakieś przyczółki z drugiej strony. I super, staliśmy się teolożką, czemu by nie? A czy nasz... no, nasz następca jeszcze... jego żona w ogóle jest innej wiary. Nikt go nie wychowuje? A nie, mój dorosły, co, jak ja... tego, patrzyłem, że na jego żonę, a potem na niego, mówię, kurde, to przecież on już jest dorosły. No nasz szefuncio troszkę natracił wojska. Kto po nim w ogóle dziedziczy? On. Jakaś boczna linia, co ciekawe. Też ma dalej dość duży sojusz, ale... gdybyśmy teraz próbowali się wyzwolić, siły się wydają wyrównane. Mamy też przewagę pod względem posiadania najemników, znaczy potencjału najemników, bo on ma dosyć kiepską sytuację finansową, ma bunt, z którym sobie nie radzi. Spróbujmy to zrobić jednak przez frakcję, czyli... mamy frakcję niepodległościową. Odczekamy chwilę. Może ktoś dołączy. Wybrałbym się jeszcze na pielgrzymkę. Zaraz stracimy najemników niestety. Powiedzmy do Watykanu, żeby też dostały jakieś pieniążki. Najemnicy się zwolnią chyba za 3 miesiące. Tak, jesteśmy religijną kobitką. Tak, nie mamy już najemników. Okej, nie, musimy
ruszać dalej. Ejmy. Kolejny syn dorósł. Tragiczny. Naprawdę mamy pecha co do naszych tutaj cech w rodzinie. Ale się odstresowaliśmy pod śmierć jednego z naszych rywali. A państwo dalej jest dosyć mocno w rozsypce. Jesteśmy słabsi od niego. On nie ma kasy, a my mamy kasę. Czyli moglibyśmy sobie pozwolić na naprawdę porządny oddział najemników. To by nam pomogło. No, myślę, że chcemy, żeby wszyscy niewierni tutaj wyznawali naszą religię. Tutaj jest troszkę problem z tymi islamistami, ale liczę, że nasi synowie to ogarną. Podobnie z kontrolą nie będziemy tam wysyłać. Skupię się na kulturze, bo no, tego nikt za nas nie zrobi. I dobra, troszkę to będzie ryzykowne i szalone. Czy tu możemy to zrobić? Możemy. Zażądajmy niepodległości. Oczywiście się nie zgodzi na to. Nie było innego wyjścia niż takie. Wzywamy nasze siły. Bierzemy też przyzwoity oddział najemników, żeby to, żeby było czym walczyć, mówiąc najkrócej. I od razu lecimy na stolicę królestwa. Być może uda nam się aresztować samego władcę. Nie będzie współczucie innym i to nam daje troszkę pobożności. Nie wiem, gdzie są główne siły naszego króla, ale póki co nic nie zrobił. Zabierzmy mu kolejne prowincje i też widzę, że... O, a nie, to nie jest ta wojna, to jest nasza wojna. Dobra, nie widzę sił króla. Chciałbym znaleźć jego armię, gdybyśmy ją rozbili... O, chyba nam szczęście dopisało w tym względzie. Będziemy mieli od razu decydującą bitwę, gdzie zmierzymy się z jego głównymi siłami. I zdecydowanie dzięki tym najemnikom mamy przewagę. Dorasta kolejny syn również. Dobrze. Okej. Dość duże zwycięstwo. Dobra. Spróbujmy tam. Chcę troszkę też utrzymywać przyzwoite relacje z kościołem jednak. No nie możemy mieć ich tragicznych. A, on teraz tam się ruszył. Na razie zajmijmy jedną z prowincji, a potem się zobaczy, co będziemy chcieli zrobić dalej. Bardziej, że mam problem z tymi nieszczęsnymi buntownikami, czyli raczej będzie mu dość ciężko. Ja tych buntowników mu też tu skasuję. Oni uciekli w sumie i dobrze. A, niestety straciliśmy męża. Poszukajmy takiego, co ma najlepsze, po prostu więcej cech. Myślę, że on ma swoje lata, ale pomoże nam. Myślę, że utrzymajmy przyjaźń. Niewielu mamy przyjaciół, więc warto z tych, których mamy, dbać. I super. Odzyskaliśmy niepodległość. Prawda, utknęliśmy w jakiejś wojnie z Arabami. Ale od razu bym się z niej wycofał białym pokojem. Nie zamierzam tego kontynuować. I odsyłamy siły do domu. Czy moglibyśmy się obwołać królową Leonu? Nie mamy możliwości. Ja to niedobrze. Liczyłem, że będziemy mogli. Czyli będziemy mogli odzyskać ziemię de jure już niedługo i wtedy sięgniemy po to. Ale to w następnym odcinku. Na razie kończymy i do zobaczenia.